Dobra. Odpalamy. Siemanko. Jak tam? Dobra. Bo ja ciemno strasznie. Co to za kolor? Kolory to są po prostu cudowne. Co innego na... Zostawmy to. Tak mi się zdaje. W pudełku już jest. No, ten model faktycznie wygląda jak pudełko. Jeszcze zobaczę tutaj, czy coś można zmienić. A wszystko w porządku. Bardzo dobrze. Robię sobie ten model, już niedługo zamawiam na ten przyszły projekt. Taki dość duży zestaw polskich ogólnie figur. Pojazdy będą też, tylko muszę się dokładnie jeszcze dowiedzieć. Mianowicie będę wykonywał taki projekt tutaj u mnie koło Łodzi. Jest muzeum. Mianowicie początki wojny naszej i tam stacjonowały koło mojego miasta, czyli koło Łodzi, nasze polskie lotnictwo. Nie pamiętam, jakie to były dywizjony, ale chyba lwowski, coś tam, już mam to wszystko zapisane. I to całe lotnisko, było obstawione, no tam żołnierzami i tak dalej. I kwestia taka, że chciałem się dowiedzieć po prostu, jakie jednostki obstawiały to lotnisko i co na tym lotnisku było. Z tego, co mogę tam się doczytać, w internecie trochę poczytałem. To było to zaledwie tam chyba około 10 czy 15 ciężarówek Fiat, jakiś jeden wóz opancerzony, dwa motocykle, no wiecie, taka jakiś tam ambulans podstawowa, tak, tak. No ale z muzeum zażyczyli sobie jakieś w ogóle czołgi, więc to jest strasznie, kurczę, gruby temat, bo widzę, że no nie za bardzo tam ogarniają, tak. Na maskę przeciwgazową niemiaszków. Masz jakąś figurkę, żeby pokazać na przykładzie, czy to nie był aluminiowy. Pojemnik był stalowy, już ci pokazuję. Momencik. Proszę cię bardzo. Pojemnik był stalowy. Z parcianymi paskami. Co jeszcze? Nie przebijało tu żadne aluminium. Delikatnie, jak widzicie tak pod światło, może się to błyszczeć. Natomiast jest to wydotykana, wypolerowana stal, tak? Ale była to stal, jak widzicie, rdzewieje, aluminium by nie rdzewiało. Więc tak. W środeczku zamykało się tak, a otwierało się tak. Pyk. To jest na sprężynce. Pyk. No w sumie nic nie ma. Ale jak widzicie... czekajcie, bo nie włączyłem drugiego światła. Dlatego było słabo. Sorry.
Dobra. Jak widzicie, obicia, ale to takie bardziej stalowe, wiecie, jeżeli się używało, to ta stal zostaje taka wypolerowana. Aha, co jeszcze ważnego? O, tu macie na przykład dużo, jak widzicie, rdzy. No aluminium by wiadomo nie rdzewiało, a tu rdzewieje. Teraz jeszcze kwestia jest taka. Czekajcie, że to zamknę. Jak widzicie, farba jest w połysku, tak? Ale no wiadomo, no tego nie robimy, tak? Wiadomo, będzie to mat. Ale jakby ktoś chciał tam jeszcze dopytać się, dowiedzieć i tak dalej, dlaczego Niemcy na przykład hełmy mieli dość błyszczące. Ja bym powiedział, że to była taka prawie satyna. Chociaż nawet nie wiem, czy nie wyglądałoby to jak połysk. Natomiast, jak widzicie, jest to full połysk prawie. No i to wszystko, jak mówię, wydotykane jest, więc to jest tak jakby troszkę wypolerowane. Ale te pojemniki były stalowe. Pokażę wam, jak wyglądało aluminium, więc poczekajcie momencik. Dobra, idzie na szybko, robimy tak. O Jezus Maria. Tu mamy aluminium, wiadomo. I tu mamy kokosa, czyli, znaczy kokosa, no tak mówili na to, standardowy. Wiesz co, robię tak, maluję na zielono. Spójrzmy coś z takiego koloru. No i później przecieram ranty jakimś stalowym kolorem. Wiadomo, żeby nie był taki jak super aluminium, nie? Aha, widzicie tu trochę już no, przeżarły to oko kurniki, że tak powiem. Pod spodem jest kosik aluminiowy. Kubeczek też był aluminiowy, więc wykopki tych pojemniczków są w stanie zawsze idealnym. No, użytkowany sporo, resztki farby widzicie też, kurde, prawie jak w połysku. To jeszcze, aha, i tu macie znowu tą, co? Menażkę, tak? Nie, akurat zbieram, kolekcjonuję, lubię takie rzeczy. No i tu macie na zupkę, też jest w aluminium. No i co? Prosta sprawa. Różnice chyba widać, co było aluminiowe, co było stalowe, prawda? No. I już. Nie mam. Nie mam, ale no, kolor będzie ten sam, no i stalowy, wiadomo, nie? No kurczę, to pięknie. To fajne znajdki, kurczę. Ładnie. Dobra. Krótki wstęp. Okej. Okay. Zobaczmy, jak to wygląda. W miarę ten kolor jest taki, powiedzmy, jak w rzeczywistości. Natomiast jest on u mnie jest bardziej wpadający w jabłuszko. Jest bardziej taki zielonkawy, jaśniejszy, tak? Dla porównania kolorów, kurczę, nie wiem. Ten jest dużo ciemniejszy. Kurde, to ładnie. A wiesz, że Waldek trzeba z takimi rzeczami uważać, bo zaraz się czepiają konserwatorzy, muzea i inne takie, kurde, dziady, więc
tym trzeba bardzo ostrożnie, bo to jest strasznie ślizgi temat. To jest głupie, że wykopiesz to na swoim ogródku i nie masz prawa do tego. No, ale tak to wygląda. Takie życie. Dobra, słuchajcie. Przed położeniem jeszcze lakieru chciałem pomalować tutaj kilka detali, bo wiadomo, mamy tutaj też łopatę i tak dalej, kilofy, a chciałbym zamontować już sobie ten element tutaj. On troszeczkę zasłania to, co tak naprawdę tutaj jest, więc będzie trzeba no, pomalować to dużo wcześniej. Tak? Zanim dołączymy ten element, to pomalujemy sobie tutaj te dodatki. Kurczę, strasznie ta kamera ma takie kurde kolory, że... Znaczy, może nie kamera, to wszystko przekłamuje OBS, bo na wyświetlaczu kamery kolory są piękne i po zgraniu materiału naprawdę kolory są idealne. Natomiast OBS strasznie zniekształca tak naprawdę cały obraz. Wygląda to tragicznie. Tak będzie. Masakra. No są świry na tym świecie. Tego nie unikniemy. Ja pierdzielę. Fajnie, też się cieszę, bo wiecie, strasznie dużo roboty mam. Zobaczcie, to jest jeden dzień mojej pracy. Tyle odlewów, domków. Więc mam jeszcze więcej. Teraz do tego dochodzi druk, no i zaczynają się znowu malowania, więc do tego sporo mam. Naprawdę mam sporo do roboty, a już kolejne rzeczy się robią, tak? Więc no mam co robić, kurczę. Zobaczcie tutaj, to będzie konkretny kawał silikonu, więc jest, mam co robić, jest co robić. Będę się starał wszystko udostępniać, żebyście wiedzieli, co się w danym momencie dzieje, co tam u mnie i tak dalej. No i w ogóle kończymy konkurs, drugi juror się już wypowiedział. Teraz kolejny juror, zdradzę wam lekki sekret, to jest osoba, która pracuje w Amomigu. No więc będzie jakby odzew, głos i ocenienie od naprawdę profesjonalisty, więc no nie będzie tutaj lipy. Nie będzie tu lipy, że ocenia to, nie wiem, pan Staszek, który nie dowidzi. Przypuśćmy. I nie zna się na niczym, bo coś tam i po prostu podłamał mu się model. Nie. Tej osoby bym nie brał. Pod uwagę nawet. No. Więc będzie naprawdę ocenione to rzetelnie, tak naprawdę na jakieś 70-80% już wiem, jaka będzie punktacja i kto powinien wygrać nagrodę i tak dalej, znaczy nagrody. No, więc dowiecie się wszystkiego, myślę, że też odpalę wtedy streama i omówimy sobie w ogóle wszystkie prace, bo ja jakby oceniałem sobie wszystkie prace, dokładnie wszystkie, każdemu dawałem szansę, oceniałem warsztat, jakość warsztatu, opisy i całą merytorykę, później oceniałem sobie to, jakich rzeczy osoby użyły do pracy, jakie techniki i tak dalej, jakieś skomplikowane i tak dalej. I na sam koniec oceniałem całą galerię, czyli jakość zdjęć, sens w ogóle całej, nie wiem, jak ktoś dioramę robił, to sens dioramy, czy jakąś krótką jakąś podstawkę, pojazd i tak dalej. No i później to sklejałem do kupy i dodawałem plus do plusa i mi wychodziło. Tyle.
Bardzo fajne galerie, dzięki, że naprawdę duży odzew był. Szkoda, że tak mało osób ukończyło, bo z 26 osób ukończyło pracę 9 osób, więc dość mało. Myślę, że przy następnym konkursie będzie to bardziej motywujące dla Was. No i już mam kilku sponsorów na konkurs, więc nie obawiajcie się, nagrody będą fajne, grube, nie jakieś paproki, bo na przykład White Stork, czyli firma produkująca żywiczne figurki, dodatki, też zgodziła się, prześlą mi też nagrody. Ugaduję jeszcze z firmą Ścibor, też takie nagrody. IBG, no to wiadomo, standard, zawsze są u mnie i są mile widziani. Dodatkowo postaram się jeszcze o sklep Dream. O sklep Dream, który też odzew ostatnio fajny miał, kiedy ich odwiedziłem, więc też byli zainteresowani. A z racji tego, że są oni też dystrybutorem firmy Zvezda na całą Polskę, myślę, że też albo wspomogą ten konkurs, który będzie już niedługo, albo zrobimy osobny konkurs pod patronatem tylko i wyłącznie Zvezda. No, i tak słowem wstępu tyle. Okej, okay, malujemy te graty, bo czasu nie starczy i życia. No. Mokra paleta. Papier do pieczenia. Nożyczki. Dzisiaj mam jakąś ochotę do pogadania, więc chcę mi się gadać. Jak ktoś ma jakieś pytania, zapraszam. Jeszcze pytanko. Czym robisz stalowe przetarcia? Jest kilka możliwości. Paluch. Silikonowy pędzelek. Jeżeli nakładamy, tak, znaczy silikonowy pędzelek, tylko i wyłącznie pigment, czyli gunmetal. To są pigmenty, gunmetal tak się nazywa. A w praktyce jest to po prostu starty grafitowy ołówek. Miękki oczywiście, więc tak. Można to robić też ołówkiem albo z ołówka na palec. Dowolność. Natomiast jeszcze możemy użyć sobie na przykład olejnych farb. Bardzo fajny jest olbrasher na paluch, na pędzelek. Lekko przecieramy, coś na zasadzie suchego pędzla. Albo jakimiś akrylowymi farbami, no ale wtedy już trzeba być dokładnym, delikatnym i tak dalej, i tak dalej. Więc możliwość jest ogromna. Co sądzisz o Glowy Miniatures? Wiesz co, Felix? Mam kilka jakby produktów tej firmy. Myślę, że w skali 1,35 są one... Fizykę mają trochę skopaną. Tak to powiedzmy są ok, chociaż nie mają takich super detali jak na przykład Panzerart. Natomiast trochę ta fizyka jest... Zwróćcie uwagę na takie rzeczy, na przykład jak pasy, gdzie mają zamiejscowione. Niemcy pas cały nośny, mieli na hakach. Haki były w mundurze, więc nie dało się tam nosić pasa gdzieś na jajach. Więc on był na określonej wysokości i to nie była wysokość bioder. Moim zdaniem pępek albo troszkę wyżej. Musiałbym zobaczyć, jak to u mnie wygląda, ale no, na takie detale powinno się zwracać uwagę, bo tak samo umiejscowienie wyposażenia. Dużo firm takich na Patronie albo na Patronite no właśnie takie błędy popełnia. A sprzedają oni figurki na przykład Niemców, a są kompletnie nie do przyjęcia, przynajmniej według mnie. Więc Glowell będzie no średni będzie. Znaczy, no lepsze to już na pewno niż niektóre plastikowe figurki, bo na pewno tam nie uświadczymy jakichś szwów i tak dalej. Ale musielibyście się przyjrzeć. Najlepiej na moje hobby, bo tam macie galerię tego. Gotowych figurek, tak? Musiałbym się też przyjrzeć bardziej tej figurko. Mam je, chyba je kiedyś oglądałem, ale już teraz nie pamiętam. Ale prawdopodobnie to, co mówię, jest prawdą.
Prawdopodobnie został zakopany tam w wyniku walki na Zoli z pierwszym rządem białoruskim, który toczył się w marcu. O, widzisz. No, pozbywali się takich rzeczy, bo to wiesz, można było łatwo rozpoznać, czy ktoś był na przykład z SS, czy tak dalej. Ogólnie wszyscy SS-mani mieli wytatuowaną pod ramieniem, czyli na wysokości bicepsa, jakiś tam znaczek. Kropka była, czy kurde, jakiś tam znaczek SS, nie? Więc no, tak rozpoznawali. Tam pozdrawiam z Wiednia. O kurcze, siemanko, pan Bizon. Pozdrawiam z Łodzi. Z Polszy. Fajnie, że mnie oglądasz. Bardzo mnie to cieszy, że jest was coraz więcej. Oby było jeszcze więcej. Jak możecie, to wiadomo, łapeczka dla zasięgu. Te podstawowe pierdoły, o które wszystkie, wszyscy youtuberzy błagają i tak dalej, więc bardzo mi przykro, ale żeby to poszło troszkę dalej w eter, muszę takie rzeczy wam przypominać. Bo sam tego nie robię, kiedy ja oglądam streamy jakichś innych ludzi, więc proszę was o to. Jeżeli macie możliwość, to dajcie łapkę, zasubskrybujcie tam, komentarz dajcie, nie wiem, byleby to poszło trochę dalej. I tak jest, myślę, że dobrze, już ponad 4200 osób. No, ale chciałbym, żeby ta cyferka w lewym górnym rogu na czerwono była dwucyfrowa, najlepiej trzycyfrowa, no ale od czegoś trzeba zacząć, prawda? No mam nadzieję, że może kiedyś, kiedy będę miał więcej czasu na live'y, na streamy albo ogólnie filmy pełnometrażowe. No. Taka nadzieja. Dobra. No, tak też myślałem, no. Wiecie, mam dużo osób, mam dużo osób, tak mówię, z Polski, nie? Jak sami mnie oglądacie. No ciężko, żebym wam mówił po angielsku. Tak myślę, no. Mój angielski nie jest zaawansowany. Moim zdaniem jest, no, lekko komunikatywny. Ale żebym coś więcej coś działał, to myślę, że ciężko by było. No, wiesz, że Cool Demon dzięki mnie założył w sumie kanał. Znaczy zaczął, bo mu doradziłem dobrze. Patrzcie, jak mu fajnie wyszło. No, ale tak, angielski faktycznie on ma opanowany, chociaż jak rozmawiałem z Łukaszem, to też mówił, że kurczę, chciałby, żeby to było takie płynne i fajnie i w ogóle. No, ale fajnie zaczął i mu to idzie. Nawet ma tą samą kamerę co ja. O, i zobaczcie właśnie odnośnie jakości, różnicy jakości wideo. Cool Demons i Night Shift, no i ja, mamy te same kamery. Zobaczcie, jak to wygląda na live, jak wygląda, kiedy robisz film. No. Tak to wygląda. Jakość wideo OBS strasznie zniszcza. Kamera VXF1 Panasonic. 4K oczy.
Mam jeszcze oczywiście aparat, ale z aparatu nie korzystam. Night Shift tak samo. W momencie, kiedy oboje kupiliśmy ten sam aparat, no mi to przestało odpowiadać i jemu tak samo. Doszliśmy do wniosku, że aparat się nie sprawdzi tutaj, bo strasznie gubi ostrość. Znaczy gubi. Łapie ostrość na innych rzeczach. Trzeba to cały czas kontrolować. A w kamerze, tak jak ustawisz, jest cały czas. No. Podlejemy tu. Wiesz co, Kamil, no nie jest tak dokładnie. Powiem ci, że plastikowe figurki mają to do siebie, że technologia nie przeskoczy takiej jakości odlewu, tak jak żywica. Dodatkowo no stare figurki typu Dragon, jak były wykonywane, nie były tak jakby... Nie miały takiej fizyki, gdzie to mógł przekazać rzeźbiarz, tak? Pozę figury, załamania materiału i tak dalej, i tak dalej. No, różnica będzie ogromna. Tym bardziej, że figurki żywiczne są odlewane jakby w żywicy z formy. Natomiast plastik jest to wtrysk, więc no maszynowo nie da się rady, nie da rady skopiować tego tak bardzo dobrze, nie? Dodatkowo masz w plastiku, przeważnie są ręce w kształcie płetw, są błony po prostu, tak? Czyli te miejsca, gdzie ten plastik musi ujść, tak? Tam, gdzie masz szwy wokół figurki, czyli przeważnie szwy idą gdzieś przy szyi, ramionach, boki, nóg i tak dalej. Tam, gdzie masz ten szew, który musisz usunąć, no w żywicy tego znowu też nie masz. Co jeszcze? No i żywiczną figurkę tak naprawdę wyjmujesz z pudełka, doklejasz dwie ręce, głowę i to jest koniec, tak? Nic nie musisz więcej robić. Natomiast w plastiku każdy element trzeba dokleić i nie zawsze one są spasowane. Sam na pewno w momencie, kiedy korzystałeś z takich plasticzanych figurek, no to w momencie, kiedy łączysz korpus z ręką, to zawsze pozostają przeważnie szpary. Myślę, że w 90% figurek tak jest, bo sam też kleiłem, wiem. Natomiast w żywicznej się to już nie zdarza. Masz dokładnie tak spasowaną rękę, czy dłoń, czy główkę, że kompletnie nie musisz z tym nic robić. I wychodzi to naprawdę idealnie. Tym bardziej, że przypatrz się, że porównaj sobie na przykład dłonie figurek lub na przykład twarze figurek, żywiczne i plastyczane, no i będziesz widział, że na żywicy jest dużo więcej detali, będziesz miał nawet i w niektórych figurkach powieki zrobione. Natomiast w plastyczanych, nawet kiedy bierzesz bardzo dobrej jakości figurki, jak na przykład Dragona generację drugą, czyli te jakby nowsze formy, albo zobacz sobie na przykład te Tamiya najnowsze figurki, też wyglądają zacnie, natomiast w porównaniu z żywicą, dobrą żywicą typu Alpine, no to jest to bezkonkurencyjne. Wiem, że można zrobić fajne rzeczy z nich, ale najlepiej tak, w momencie, kiedy masz plastyczaną figurkę, wymieniasz główkę, wymieniasz rączki, dodajesz jakieś detale jeszcze na umundurowanie, na przykład wymieniasz patki, znaczy patki może. Mnie koledzy zabili z rekonstrukcji. Na ramienniki liceny wymieniasz. Na przykład takie liceny i na ramienniki produkuje Rado Miniatures. I to są fotodrawione elementy. I wtedy figurka może nabrać no fajnej jakości. Tak? I powtarzałem to też nieraz.
dobrej jakości figurka żywiczna, z dobrą pozą, z dobrymi zagięciami materiału, z dobrymi detalami, sama się obroni podczas malowania i to ci gwarantuje, że dobry malarz malując dobrą figurkę zrobi kawał dobrej roboty. Dobry malarz malując plasticzaną figurkę nie zawsze odda to, co mógłby zrobić na żywicznej figurce. Tu chodzi o też fizykę, o postawę, o zagięcia materiału. No trzeba mieć o tym też wiedzę. Tak jak mówiłem przed chwilką, mówiłem o umiejscowieniu na przykład pasów, tak? Niektórzy, no może nie rzeźbiarze też, ale nie wiem, na jakiej zasadzie są produkowane jakby matki do plastikowych figurek, ale jeżeli ktoś nie ma pojęcia, jak wygląda mundurowanie, gdzie powinno się zginać, no bo to są takie materiały bardzo gryzące, jak koc, mam też przecież, wiadomo. One nie wyginają się jak koszulka, tak? Zupełnie inne fałdy materiału się robią, to trzeba naprawdę się na tym znać. I niektóre po prostu figurki wyglądają no tragicznie, no. Mam złe postawy, no kiepsko wygląda. Jeszcze nie, bo muszę jeszcze detale tutaj pomalować. Ale zaraz będzie. Myślę, że o takiej jakości najwięcej mogłaby się wypowiedzieć osoba, która sama rzeźbi takie figurki. Ale to, co ja zauważyłem, dużo lepiej wychodzą pomalowane figurki żywiczne z dobrymi detalami, dobrą fizyką jakby postaci całej, niż plasticzaki. A już o plastiku mini artu czy MB już nie wspomnę, gdzie masz plastik gumowy. I myślę, że jak malowaliście MB, to będziecie wiedzieli, o co chodzi. Albo te strasznie ręce, tak jak płetwy, wiecie. Zlana tak ręka i jeszcze tu dodatkowo ten szew wokół palców. No niektórych rzeczy nie przeskoczyć, choćbyś nie wiem jak obrabiał dobrze figurkę. No to kurde, no nie wyjdzie ci to tak. Tak jakbyś miał żywicę. Dla przykładu mogę pokazać jakieś główki, tak? Jeżeli chcecie. Bardzo przypomina KW-2. Dobrze mówisz, no. To jest Bishop, to jest brytyjski czołg. Na podwoziu, nie wiem czy nie skłamę, ale chyba Matyldy. Ale nie wiem. Jakaś tam haubica. Zrobić coś bardzo fajnego z plastiku, po prostu zapomnieć o tym. Wiesz co, Kamil, da radę, ale minimum, co można kupić, to jest Dragon, generacja druga. Na pudełka będzie Gen 2. To są figurki, które są wykonane już nowszymi metodami. Bardzo łatwo można poznać po tym, że mają bardzo dużo dodatków. A figurki są skonstruowane tak, że twarz jest osobno, jakby odlana. Korpus osobno, korpus się łączy, w ogóle jest pusty w środku. Łączy się z dwóch części. No po prostu poznasz to po pudełku. Gen 2 musi być na pudełku. Wtedy masz pewność, że to są troszkę nowsze, tak? Lepsza generacja tych figurek. I mają bardzo fajne, na przykład ładownice otwarte mają. Zupełnie inaczej to wszystko wygląda. Ładownice nawet mają widoczne szwy dratwy, tak? Jak macie wyposażenie niemieckie. Już wam pokażę, o co mi chodzi. Jak tu będę gadał, a mnie nie zrozumiecie. Jak macie pas, to jest dratwa, tak? Czyli szwy. Więc na tym wtedy bardzo ładnie widać, że tak samo tutaj, nie? Więc to jest też ważne, a jest to taki detal, który naprawdę robi robotę. Widać to. Czyli generacja druga, ale zobacz sobie też nowe figurki Tamii. Tam chyba dwa czy trzy zestawy są.
są Niemcy, jacyś pancerniacy i tak dalej. Też świetne figurki, one są chyba 2019-2020 rok produkcji od podstaw. Mega, bardzo ładnie wyglądają też, więc jak chcesz pobawić się, zacząć coś tam z plastyczakami, a nie chcesz wydawać na żywicę, to kup sobie śmiało taką tamikę albo tego dragona. A jeżeli chcesz kupić niedrogo, a fajne figurki żywiczne, Panzer Art polski, mega robota. No nie ma co tutaj mówić, bo wygląda to naprawdę też super. Teraz to lepsze są te komputerowe projektowane, ale fajnie, nadal mocne. Tak, wiadomo, no Kuba, zobacz sobie, że Panzer Arty są produkowane komputerowo, a są odlewane w żywicy, więc myślę, że Alpine już robi to samo, tylko że po prostu nie wiemy, jak to wszystko wygląda. To jest też trochę taka firma, wiecie. Nie chwalę się niczym, nie widać czasem, jak oni to produkują, jak co i tak dalej. Taka trochę cicha, piękna firma. Archer. Nawet nie wiem, nie znam tego pojazdu. Dobra, teraz sobie aż zrobimy metal. Mam takie zestawy już tylko skleić i pomalować, dzięki wielkie. No, bardzo fajne, no. Ale wiesz, no, czasem jest tak, że w żywicy nie znajdziesz figurki. Ja tak samo też czasem plasticzaka kupię. Po prostu się przemęczę z nim, ale no ciężko, naprawdę ciężko jest bardzo uzyskać dobry efekt. Brzydki scenariusz, podoba mi się Churchill. Bardzo fajnie jest Churchill. Kawał czołgu. I dużo nitów. Do pomalowania. O kurde. No, w sumie tak. Ale że nie ma jeszcze firmy, która wydała go z wnętrza? Kurde. Musisz powiedzieć, że nie. Walentyn Lubanem tutaj. No, tak jak u nas 7TP. Wszystko na tym robi. Dwuwieżowe, 10-wieżowe, jednowieżowe. Albo tankietka, nie? Ale tak samo wiecie, no Niemcy też na pancerze, na podwórzu pancera też trochę zrobili, nie? Sztugi, czwórki. Jedynki, nie tam, jedynki. Trójki. Tam inne pojazdy typu Berger, pancery i tak dalej. A jak czegoś było dużo, to nie wybierało wszystko. No. Jak lewarek na niemieckich? Kurczę, już nie pamiętam. Różnie jest, wiesz, bo czasem było tak, że na froncie malowali wszystko już jak było zamontowane, więc nie bawili się w rozkręcanie, tylko malowali z całością. Ale tak samo, na pewno pod spód maluję go stalowym kolorem, czyli wiecie, takim ciemnoszarym. Daję mu chipping jak na cały pojazd, a później jadę tam kamuflażem i tak. A, no, odnośnie. No też pewnie tak. 7TP to... Nie wiem czemu, ale ten czołg strasznie mi przypomina jakieś te japońskie, te cha-cha, czy jak one się tam nazywają, ha-ha.
Cza. O kurde, to nie wiedziałem. Zastanawiam się, czy ona była metalowa. Teraz zobaczymy do reference photos. Reference photos. A, drewniana. Nie? Czyli było drewienko. Okej. Okay. Ale to później pomalujemy. Jak już zrobimy, albo w sumie jakbyśmy zrobili chipping na tej powierzchni, to by było spoko. Fajnie by to, myślę, że wyglądało. Co myślicie? Dobra, pierwsza warstwa jest, robimy sobie jeszcze te. Jeszcze sobie chwilkę podeszę. Może nawet. Troszkę powietrza. Alki bardzo fajnie siadły. Nie są wypukłe, nie odstają, więc bardzo dobrze. A i zaraz dodamy sobie kolor drewienka. A kolor drewienka zimitujemy sobie na czymś takim. Pink Density, to jest Scale 7.5. Pink, czyli tusz. Drobinka jest tylko potrzebna tego, żeby dobrze wyglądało.
No i... Prosta sprawa, a bardzo efektywna. Nie, nie ma co się. Jak to się nazywa? Ink. To jest tusz od Skelly 75 dokładnie. Natomiast jeżeli tego nie masz, bo to jest ciężkie do dostania. Nie każdy sklep ma te produkty. To może użyć z tego. Game Color od Vallejo Sepia. Bardzo fajny produkt. Też bardzo, bardzo polecam. To jest w sumie mój najbardziej użytkowany produkt, a świetne, świetne efekty daje. Broń idealnie. Dlatego dużo osób się dziwi, co ja robię, że maluję najpierw jakimś kolorem buff wszystko. To jest, tak, tak, to ma kolor sepi koloru. No taki brązik. Zobacz, jak to ładnie wygląda później. Też możesz to jeszcze przyciemnić, możesz na przykład wziąć i dodać jeszcze jedną warstwę, tak? Jak podeschnie, dodajesz jeszcze raz i tak dalej, i tak dalej. Dobra, no i tak naprawdę możemy już kłaść sobie nasz lakier do włosów. Dzisiaj użyję Tafta, bo jest fajny. Dobra, bo tu tak. No wiadomo. Pamiętajcie, mgiełkę nie zalewamy. No i niech sobie teraz podeschnie. Okej. Okay. Podeschnie. A tu mamy gąski. Będziemy musieli powoli zacząć je zakładać. Jedną tu miałem już taką sam dół. Te są mięciutkie. Też. To jest spód. Jak to wygląda? Sobie przymierzyć, czy ileś gąsek nam będzie odpowiadać. Dlatego
żeby nie wypalcować za bardzo modelu. Będziemy musieli robić sobie to. No tak, i może odłożymy te elementy. Tak. Że takie tło, ale czy co? Może zmienimy to tło nawet. Już lakier nam wysechł. Nie klei się do dłoni. Patrzmy. Będzie problem z wsadzeniem kuta. Nie. O. Co nie dzieje? Myślałem, że to nie da rady. Patrzmy teraz, ile tych gąsek musi być na górze. Już się obawiam. Że sporo więcej. Mam nadzieję, że się zamontują na raz. No nie. No dobrze. Zobaczmy, ile tam jest. Wąsek. Chyba, że ktoś wie, ile powinno być z jednej i z drugiej strony. To proszę mi dać znać.
prawie. Zastanawiam się, jak to zrobić teraz. Przed malowaniem, czy później. Ale chyba gąski dodamy już po nałożeniu chippingu i tak dalej. Później dokleimy sobie koła i wszystko będzie wtedy z głowy, nie? To nie ma sensu teraz dawać, jak zaraz będę musiał je i tak ściągnąć. Dobra, tak też zrobimy. Okej, kółka sobie zdemontujemy. A propos właśnie tego całego chippingu, to na ostatnim streamie właśnie robiliśmy już chipping na tych dwóch napinających dwoma różnymi kolorami, więc nawet wyszedł fajnie. No, myślę, że jest ok i tak. Więc jeszcze jedna warstwa papieru. Odkładamy i teraz wyśniemy sobie jeszcze kółka. My to kółka możemy rysnąć nawet i osobno i zrobić ten chipping sobie osobno. Więc no, kółka. No i tu mam jeszcze wydech, więc tak, lakier do włosów, dokładnie. Nie chcę mi się kombinować z fluidem, a ten lakier i tak muszę wykorzystać wreszcie. Ile go można trzymać? Ja włosów nie lakieruję, moja kobieta też nie. Trzeba go wykorzystać. Dobra. Zobaczę sobie, jak wyglądały kółka. No, czyli jeden pas jakby na tym pojeździe szedł wzdłuż jakby pojazdu na wieży, tak naprawdę można to nazwać wieżą, więc tylko na wieży był ten kamuflaż i więcej nie było. Sprawdzę. No, sama wieża tylko miała kamuflaż. Spokojnie. Kółka nie miały, więc no. Ciśniemy sobie też lakierem do włosów kółka. Wszystkie. To jest stara instrukcja od tego modelu. Raczej już potrzebna nie będzie. Może posłużyć jako podkładka. Chyba, że wy trzymacie takie rzeczy. Z jakiego teatru działań? Gdzieś tam chyba Afryka. Indonezja może, nie wiem. Teraz kolor. My wtedy używaliśmy chyba tego, mi się wydaje. Nie? Tak. Troszkę go rozjaśnimy delikatnie tym, albo zrobimy sobie modulację po prostu. Ja wnętrze od tego robisz, będę przyczepiał do tych modułów.
czy jakiegoś innego na las. Nie? Nie kumam. Ja ten. Od tego. Będę przeszczepiał. Od tego pojazdu? Masz takie wnętrze? Tego masz? Wnętrze? Ale się puszczy, zobacz. Ale cieszę się, że zobaczcie nawet skórka pomarańcza, ani ładnie, ładnie się położyło. Gładziutko. Tego się cieszę. A, sobie już idzie stąd. Podsycha na spokojnie. Okay. My będziemy zaraz zaczynać od zabezpieczenia przed kamuflażem. A czym zabezpieczamy? A zabezpieczamy masking putty. Bardzo fajna maska. Służy mi już kopę czasu. Nigdy mi nie zawiodła. To pas RPM. A, wnętrze z Bronco. Jak będziesz potrzebował jakieś części od niego, to ja tu trochę mi zostało ich. Cała chyba armata jest z zamkiem. No, jak będziesz coś potrzebował, to mów. I w komik postawisz i będzie dobrze. Możesz ty. Zawsze jest taka, że nie chcę wyjść na raz, od razu. Ja? Też chyba, że tyle starczy. No, zerknij sobie. Nie chcę po prostu nowego podkładu pobrudzić. Okej, zobaczmy sobie. Sobie naprawdę pojazd miał na samej wieży ten kamuflaż, więc no. Dobra, spoko, to zerknij sobie i daj mi cyr. Gniatamy sobie i będziemy rolować kiełbaskę. Może być nieregularna. Może, żeby też za grube to nie było, bo tu jest w miarę równy ten kamuflaż powinien być. Będzie ona tak przyklejona na boczek. No dokładnie. Brzydki ten czok, jak cholera. Coś mi się nie podoba. No i sobie tą kiełbaskę będziemy przyklejać. Teraz. Dajcie. Fajnie widzieli. Włożymy. Myślę, że będzie ok. Zablokujemy, żeby mało. O. Dobra. Czyli tą kiełbaskę. Możemy sobie jeszcze rozgnieść delikatnie. Wiadomo, żeby ten pas nie był też za gruby, tak? Sobie go nakładam. Możemy pomóc sobie przy tym
tego tałaczką albo pędzelkiem. Teraz tak, im mocniej dociśniemy, tym kamuflaż będzie bardziej ostry. To znaczy ostry, że ranty przejścia kolorów będą bardzo widoczne, będą ostre, tak? Będą mieć ostre kanty. W momencie, kiedy dociskamy, możemy rozmiażdżyć bardziej wtedy sobie ten pastelinkę. Ona zaczyna bardziej po prostu przylegać nam do powierzchni. Najdokładniej z instrukcją wzorować camo. Wiesz co? Już widziałem, że ten kamuflaż kładli na kilka jakichś rodzajów wzorów. Myślę, że nie ma co tu się skupiać na tym. I rolujemy kolejną kiełbachę. Wiesz co, czy tam nanosili z szablonów, czy nie? Widzę, że jak tutaj oglądam sobie pracę w czasopismach, no to nie były one tam na jedno kopyto. Jeden robił całą wieżyczkę, drugi robi wieżyczkę z wanną i tak dalej. Że chyba ma co się tutaj skupić tak bardzo. I tak połowa będzie prawie wytarta tego. No, wiadomo jest to, że ten kamuflaż szedł falami po tym pojeździe, więc też tak staram się to zrobić. Wiesz co? Szczerze nie wiem, no robię to według szablonu, według zdjęć jakieś tam chyba z Afryki one są. Do tego pojazdu była tylko ta wersja kamuflażu. No będzie. Zielony był pod spodem. Siemanko, Olaf. No, trochę za grube te kiełbaski. Szczerze, głupio wyjdzie. Teraz. Na spokojnie, to nie ma się też śpieszyć. Z połowa tego. Zatarki dobrze. Zatarki dobre, to leżą. Wiem. A, czy te farby?
Bardzo dobre. Andrei albo Scale 7.5 kupuj. A jak nie chcesz za dużo wydać, to kup sobie standardowe Vallejo. Tylko one, wiadomo, Vallejo troszkę się błyszczą. Aha, no i wiadomo, nowości, tak? Czyli AK trzecia generacja. Bardzo dobre też farby. Ale bardzo fajnie, bo Andrea robi od razu całe zestawy do kamuflaży. I tak samo jest z farbkami Scala. Na przykład, o, tak? Scala, Scale 7.5, masz Warfront i masz całe zestawy też do kamuflaży niemieckich, brytyjskich i tak dalej, i tak dalej. Pokażę jeszcze. Okay. Jest. O, nie? Masz całe zestawy do tych. Jeszcze masz z instrukcjami, jak malować. Więc Scale 7.5, Andrea, farby AK, trzecia generacja. No i w razie czego, jak nie będzie, to Vallejo, model koloru. No nie mówcie, że teraz tą kiełbaskę zrobiłem za cienko. No chyba będzie dobrze. Rozwałkujemy ją najpierw mocno. Mam już doświadczenie z Vallejo i jaka, więc nie dyputuję. Co najlepsze. Aha, no wiesz co? Co najlepsze? Generacja trzecia. Ten AK. Bardzo fajne są fajne. Ale Scale 7.5 moim zdaniem jest lepszy od AK. Ja z Vallejo też miałem duże doświadczenie, ale przeszedłem już kompletnie na Scale'a. Kupuję już nic innego. To wezmę sobie drugą rękawiczkę, bo tak dotykam, boję się. Zostawię odciski palców na dowodzie. Tak to. Spokojnie mogę. O. Następne, kolejne kacapy próbują wkleić link z jakimiś pornuchami. Oj, nie wychodzi. Bo się zablokowało. Czekajcie, zerknę sobie. Szybko na wzorek. Oparli na ten mój kanał, że próbują tu dodać linki, żeby się wyświetlały z jakimiś kurde podmuchami.
Ale już się nie da, bo zablokowałem, więc... Nadal już mnie próbują. To jest najgorsze, żeby tylko czegoś nie łamać. Dobra, jak zakleimy. Dobra, spoczko. Tam trochę zostało. No, tam chyba koła widziałem, że są. No tyle tego zostało. Masz koła. Masz jakieś skrzynki, zawieszenie. Tu masz armatę. Tu masz tą beczkę, która jest. Tam pod spodem masz jeszcze drzwi tylnie, włazów i górnych. Jakieś tu jeszcze pierdowy dodatki, nawet łopata jest. I wiem, że gdzieś tam jest armata, tylko ta z tym... Nie wiem, jak to nazwać, pumikiem. Tym wylotem, tak? Całym. Tylko on jest... tutaj zamontowałem sobie ten prosty, a tam jest tą końcówką... Wiesz co? O, mam tym wylotem, dokładnie. Dobra. Jeszcze tu trochę zaokrąglimy te. Też by one były takie ładne, krąglutkie. Dobra, ta strona jest, powiedzmy, okej. Okay. Zerknijmy tą. Hello, my friend. Hello. Hello, Ozzy. What are you doing, my colleague? Oh, nice. It's that Panther 4 that I watching on your channel in the last day, couple of days.
Nice. I give you a like. I was giving up. Okay. Dobra, teraz tak. Wszelkie włazy. Tak? Bardzo łatwa i fajna metoda. Pamiętajcie, czasem może być tak, że kiedy mam ciężko później to wyjąć, ale już lepiej tak, niż mieć pomalowane wnętrza. A, tego chyba nie chcemy. O. No i po sprawie. Możemy jeszcze tak naprawdę kawałeczki. Oh, nice. When you gonna upload the video? No dobra. Tak. Nice. What figures? Plastic figures or resin ones? Patrick Tate, kurwa, ja w pofi. Ja pierdolę. No nie ugięci są z tymi linkami, co? For next week. Oh, nice. Yeah. Sometimes I make a plastic figures, but I don't like very much. but yeah, you know, sometimes you didn't get what you're looking for in resin figures, and sometimes you need to use plastic figures. Where did you find your car?
Full. Mamy na full. No i delikatne mgiełki. Use the dragon kit. Już prawie żółciutki jest. No. Podwozie. Myślicie, że ktoś tam zaglądał pod spód? Dobra, starczy.
Niech troszeczkę sobie odpocznie. A my przymalujemy kółeczka. Kurde, trochę mówię jak do dzieci, sorry. Swoi. Of course. Of course, not mine. Widzieliście to? Koło oszalało. To się tak rozłącza, no nie wiem. Wszyscy są? Jesteście tam? Halo, halo? Feels right. Halo, halo, Mietku? Oddaję ci głos. Myślałem, że wszyscy sobie poszli. Tak myślałem. Dobrze. No dobrze. Dobra, tu mamy ogarnięte, ogarnięte. Koloru od cholery zostało jeszcze. Robimy tak. Rozjaśnimy go sobie. Ten kolor był używany. To będzie jasny. Teraz się przekonamy. Chyba, że... Ice yellow. Mieszanka będzie... Prosto w tym. My tak, możemy to wymieszać, bo powiecie, że dajemy już tylko ten jasny kolor, więc tam nie ma się co zastanawiać. Dbać o to, że później nie zdrapiemy naszego koloru bazowego. Parę masek i możemy delikatne rozjaśnienia bez tam stresu zrobimy. Może wam bardziej pokażę. Ktoś mi ostatnio zarzucał, że małą modulację zrobiłem. Że za delikatna. Dobra, to widać chyba, nie? Że jest modulacja. Mam nadzieję, że widać.
O nie. O nie. Dobra. Ukryje się to jakoś, ale będę dodać sobie trochę rozcieńczenia. O. No nam to już trochę wariować. To, żem był ja. Oddalę. Delikatnie. Tak zostawić. Wow. O. Chyba będzie lepiej, lepszy efekt będziecie widzieć z daleka, moim zdaniem. Troszkę delikatną chmurkę. Szpara widzę. Dużą szparę. Gdzie? Na dachu? A tu z przodu? Mówisz o tym? W tylnej części, bokiem... Tu gdzieś? Czy tu? A tutaj. Będziemy działać. Będziemy działać. Trzeba będzie naprawić, no co? Kurde, dobrze, że zauważyłeś, bo ja już nie widziałem tego. No, dokładnie. Ale to wiesz, to tylko miała być ta... Buda do chałupicy, nie? Dobra. To sobie zdejmiemy. I spróbujemy pomalować sobie ten bok.
czapkę. Suma? Jaki to jest model? Nie słyszałem nigdy. Miał zastąpić Karasia? A wiecie, że w samolotach to jest ten bardzo zaawansowany. Jeszcze jedno rozjaśnienie mu damy i to będzie tyle. A wytrzemy sobie te bechy. A tu już czystym Ice Yellow. Ale to też parę kropel, dużo nie potrzeba, byle by było. Tak, ten pijemy sobie tylko najważniejsze miejsca. Czekaj, szybko igłę. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. No, niewiele, nie, troszeczkę takie trochę. Delikatno można zrobić mieszankę. By też nie był taki rażący. Wymieszamy na szybko. Za mało. To znaczy, że musi być więcej wody. A ile kosztuje? Jaka to firma będzie robić? Dobra, powietrze maluję na razie. BG. No właśnie widziałem, że coś tam nowego zaczęli teraz wydawali. Teraz
trochę samolotów powdawali, nie? Nie chcę malować. Ej, kurde, amomigi. Migają się od malowania. No, w sumie tak. To też dobre, jakby, no, wydali jakby coś takiego. Nie wiem, czemu to nie maluje. Co za gówno. O Jezus. Bo jakaś traci nerwy. Muszę go przeczyścić. Takie gówniane wejście mam, że pan nie mieści. Tutaj. No, z górnej półki, ale przy Amomiga choćby ta górna półka będzie najniższa. Nie, tutaj do aerografu to nie mam co naprawdę przyczepić, bo jest dobry, ale... Ale z Amomigami to żaden aerograf raczej nie wygra. Po prostu ciężko się z nimi pracuje, nie? Pieczarka. Zobacz.
Ale wiem, że ciśnienie nie zwiększyłem. Pamiętajcie, że w amomigach ciśnienie to jest najważniejsza rzecz, nie? Dalej jak opóźniasz dla tych amomigów. Nie, nie daje. O, idzie. No, no to nie są wszystkie farby są, nie są wszystkie świetne, typu właśnie celulozowe, winylowe. Ale ciśnienie tu odgrywa największą rolę. I o tym pamiętaj, że jak będzie za wysokie ciśnienie, to farba zasycha na igle i wtedy się zapycha. Ja teraz maluję na ciśnieniu około 1 PSI. A, to już by mi wysychało wszystko dawno. Może zalecać, czy jak ma czyściutki aerogram, zaczyna malować i wtedy tak. Dobra, starczy, nie będę już go więcej męczył, psikał. Cholera wie co. Zakończymy jeszcze kółka. Na szybko. A no, jatamikami tak samo. Ale to już nie są farby typowo akrylowe. No i śmierdzą. Bardzo, bardzo proste farby do malowania. Malujesz? Nie maluję dlatego, bo nie za bardzo mogę śmierdzić w domu? Smrodzić w domu. Nie za bardzo mogę, a drugie mam po prostu jeszcze sporo tych migów, więc chcę je wymalować. Do końca. Ale no przejdę i tylko na wyłącznie na Tamiya i RC. Mam ich tak sporo, też czasem maluję, ale... Mówię, czasem muszę wypsikać jeszcze. No Gunze to już w ogóle, to już kolejny level smrodu i to takiego naprawdę grubego. Jak nie masz machy, to nie radzę malować bez. Więc mam też Gunze i tak naprawdę, wiecie co, miałem Gunze, sporo farb. Wszystkie sprzedałem w cholerę.
To jest taki smród, że to się w palenie mieści. Jak nie masz wyciągu albo nie malujesz na dworzu, to... To kurde, to wolę... Ale nie. Już sam level thinner mi śmierdział. No ale no bądź co bądź, są to dobre farby. Tak jak na przykład Zero Paint z MRP. Wiadomo. Malował ktoś Bill Model? Polskie farby? To są dopiero lakiery. Tylko tam jeden błąd i... Znaczy, no, nie pozbędziesz się już, bardzo ci ciężko wtedy będzie pozbyć się w ogóle tej farby z powierzchni. Smok fajny biegał po pokoju. No. No, farby są konkretne. No. Bill Model też, no bardzo, bardzo fajne farby, ale to już jest tak ostra chemia, że to nawet chyba ten level thinner się chowa przy tym. Muszę sobie podkład chyba ich kupić, bo też jest podobno fajny. Będę sobie używał do metalu. Używasz penis syntetyczny Kozłowski? Jak tak, to co o nich sądzisz? Powiem ci tak, jeżeli chodzi o pędzle, powiedzmy Kozłowskiego, no każdy obojętnie jaki jest syntetyk, do malowania olejami, i to mówię na przykład o jakimś wetteringu bardziej, lub do nakładania jakichś bazowych tam elementów, czy podmalowania sobie czasem, ok. Jeżeli chodzi o figurki, to jak najbardziej nie, bo nie są to pędzelki do malowania figur. Tym bardziej, jeżeli chcesz działać takimi technikami jak glazing, layering, jakieś inne dokładniejsze rzeczy, tak? Są to po prostu no, syntetyczne pędzle nadal, więc one za dużo nie działają. Nie będą działać tak jak pędzle z naturalnym włosiem. Zależy, mówię, do czego byś potrzebował, nie? Więc musisz mi, Waldek, sprecyzować, do czego one by były. Jak do wetteringu pojazdów, jakichś podstawowych prac, to pewnie, że tak. Możesz kupować. Ja na przykład kupuję sobie zwykłe te AK i one dość długo wytrzymują. Chcesz nakładać kolor podstawowy samolotu, czyli na całą powierzchnię, na płaskich, dużych powierzchniach, bo nie masz aerografu, tak? O to chodzi. To wiesz co, to znaczy wyjdą ci straszne smugi, nie będzie to fajnie wyglądać. Jeżeli chcesz być zadowolony z efektu i nauczyć się szybciej, bo tak naprawdę pędzelek służy nam do pierwsze malowania figurek, malowania detali, do wetteringu i innych dodatkowych rzeczy. Żeby pomalować samolot, pojazd, obojętnie co, żeby nadać mu kolor bazowy, żeby był gładki, równy i tak dalej, to musisz no, mieć do tego aerograf, kompresor, obojętnie co. Ja bym doradził, myślę, że to była najlepsza rada, żebyś do pomalowania tego samolotu... do pomalowania samolotu kup sobie spray. Normalna puszka w sprayu, tak jak to, w odpowiednim kolorze. Przypuśćmy, malujesz samolot w kolorze zielonym albo innym stalowym, na przykład takim kolorze jak niemieckim, tak powiedzmy. Kupujesz sobie puchę, pryskasz cały samolot, a pędzelkiem bawisz się w wettering, w wasze, w detale, malujesz jakieś, nie wiem, uchwyty, karabiny, koła, takie rzeczy, tak? No. Gwarantuję ci, że nie wyjdzie ci pędzelkiem dobra faktura powierzchni, no i po prostu nie będzie ci się to podobać. Jeszcze się narobisz, bo żeby malować pędzelkiem taką powierzchnię,
musiałbyś mieć dobry, płaski pędzelek, który będzie tylko i wyłącznie do malowania takich powierzchni, bo po prostu będzie ci nanosił bardzo delikatną, gładką powierzchnię. Ale musisz wtedy nauczyć się czegoś takiego jak takiego layeringu, czyli rozcieńczyć bardzo farbę i na 7 czy 8 warstw nakładasz bardzo drobne, delikatne warstwy farby. Możecie to, że tak powiem, wtedy zniechęcić, ale będziesz wtedy najbliżej uzyskania efektu takiego, jak uzyskasz albo areografem, albo zwykłym sprayem. Więc moim zdaniem, żeby się nie męczyć i żeby to wyszło fajnie, kupujesz puchę sprayu, wychodzisz sobie do piwnicy i jak już skleiłeś model i odtłuściłeś go, psikasz sobie puchą, masz kolor bazowy, przychodzisz do domu, łapiesz pędzelek i zaczynasz się bawić w dodatki, jakieś łosze, koła sobie malujesz i tak dalej. Masz z głowy, masz fajnie wyglądający model, a jak walniesz go pędzlem, to będzie wyglądał gównianie po prostu. Sam bym nie potrafił pewnie pędzlem pomalować modelu, żeby wyglądał znośnie. A co do pędzelków, jeżeli chcesz kupić do jakichś detali, to kup sobie syntetyka, ale taki AK ci spokojnie wystarczy. One to włosie mają dość wytrzymałe i będziesz długo mógł się nimi bawić, więc na spokojnie. Jak nie malujesz figurek, to nie inwestuj w nie wiadomo jak drogie pędzle. O, ja na przykład korzystam, dużo maluję figurek. Ja jak zaczynałem, to tylko pędzel był. No wiadomo, no. Ja też tak zaczynałem. Też waliłem pierw pędzelkiem, ale bo się nie znałem, nie? Nie miałem kogo zapytać, bo internetów nie było. No, ale jak chcesz już dobre pędzelki, malować figurki, albo super detale, no to Windsor, no tylko to jest około tam 50-60 zł za pędzelek, więc... No właśnie. Spoczko, Waldyk, jak coś to pytaj śmiało, bo sam testowałem, sam na sobie, że tak powiem. I wiem, co mówię. I zaoszczędzisz kasę, i zaoszczędzisz czas. Więc no, dobra rada. A puch w sprayu jest od groma. Jak tylko wejdziesz do modelarskiego, to za 20 zł kupisz całą puchę. Najlepszy, wiesz co, no nie ma takich najlepszych. Są dobre pędzelki do figurek. To jest Winsor & Newton, to jest Rafael, to jest Da Vinci. Najlepsze raczej pędzelki do figurek. Innych nie kupuję. Rublofy kupowałem, co ludzie polecają. Gówno straszne. Po tygodniu już miałem miotłę. A tak jak mówię, ten pędzelek Windsora mam już pas 6 rok. 6 lat ma ten pędzelek i jeszcze nawet dziubek z powrotem dalej jest. Ten pędzelek, dla porównania, ten pędzelek mam już około, no korzystam z niego już chyba z 2 lata. Zobacz. Możesz normalnie oczy malować tą końcówką w skali 1,35. A rozmiar pędzelka to jest zerówka, więc jest nawet spory. Niby. Ale no jest idealnie ostry. Więc dobre pędzelki. I tyle. Wystarczy ci jeden pędzelek. Przelicz sobie, że w ciągu ten, jak pędzelek kupowałem, no to powiedzmy kosztował mnie 50 zł. Podziel sobie 50 zł na 6 lat i ci wyjdzie, ile płacisz, nie wiem, rocznie za ten pędzelek. Coś w tym stylu. Więc warto naprawdę. Dobry pędzelek to jest podstawa przy figurkach, nawet przy malowaniu już pojazdów. Bo to jest udogodnienie dla. Dobra. Zdzieramy tą linkę, chciałem powiedzieć. Hmm?
Teraz zobaczymy, jak to wyszło. Jeszcze zaczniemy zaraz wycierać to. Troszkę się zmieni. Dokładnie, jedynka z Windsora i wszystko. I figurkę pomalujesz, i oczy je pomalujesz, i pomalujesz sobie detale na pojeździe. Wszystko da radę. Naprawdę bardzo fajne pędzelki. Raz zeszło. No i powrotem do pudła, bo to można wykorzystać. No i to już mamy z głowy. Ale będziemy mogli się brać za zdzieranie tego wszystkiego. Więc potrzebujemy teraz zwykła woda. Dobra. Papier, to będziemy sobie odsanczać pędzelek. Teraz tak, sztywny pędzelek jeden na pewno się przyda. Przyda się wykałaczka. A zobaczymy, jak to wszystko będzie schodzić. Ostrą wykałaczkę, taką, żebyśmy mogli sobie zrobić fajne zarysowania. Dwie zostawimy. Jeden jakiś może drobniejszy pędzelek nawet by się przydał. Tego mamy tu. Powiedzmy, jaki spary jest. Okay. Teraz zbliżonko damy i będziemy trzeć. Najpierw sobie zrobię test. Na pewno musimy wytrzeć oznaczenia, bo one kryją się gdzieś tutaj pod tymi pod tym kamuflażem. O, zaczyna już mi schodzić delikatnie. Trzeba to kontrolować bardzo, bo amomigi są niewdzięczne wraz z lakierem, więc no, musicie być cierpliwi i robić to z wyczuciem, żeby nie zaczęły wam odpadać po prostu kawały tej farby. Żeby to było subtelne, delikatne. I miało ręce i nogi, nie? Tak, zobaczcie. No wiadomo, to jeszcze wszystko połączy biedronka, więc na spokojnie. I staram się troszkę wyłagodzić te ranty. Aha, no i wszystkie elementy, które są narażone na właśnie takie otarcia, gdzie pojazd sobie przejeżdżał przez jakieś wiecie, miejskie jakieś zabudowania, jakieś lasy. No to wszystko przecieramy i ja zawsze zaczynam sobie od samych rantów. Jak jest za mało, to wtedy dodaję. Tak? Zobaczcie, i to będzie fajnie wyglądać. Łatwo przesadzić jest tym efektem, dlatego naprawdę musimy być delikatni, na spokojnie, nic nas nie śpieszy. Im będzie to delikatniej, subtelniej, tym zobaczycie, że będzie to fajnie wyglądać. Jeżeli chcemy jakieś grubsze zarysowania, to możemy zrobić tak. Zwilżamy sobie powierzchnię. Delikatnie, pamiętajcie, nie zalewamy, bo odparzymy po prostu tą farbę. I ona zacznie nam odpadać takimi kawałkami. Patrzcie na to. Tak? Robimy sobie zarysowania. Przypuśćmy, pojazd przejechał gdzieś przez jakieś krzewy i otrzymał takie długie, długie zarysowania w tym akurat miejscu. Więc tak sobie to zrobimy. W momencie, kiedy już troszkę podrapaliśmy sobie to miejsce,
delikatnie, z wyczuciem, bo w tym miejscu chcemy te zadrapania, bo i zobaczcie, wygląda naprawdę znośnie, fajnie. Tak, prosta sprawa, zwykły lakier do włosów też działa. Nity ważne, ważne też, żeby je przetrzeć. Będą widoczne, będą fajnie wyglądać. Będą się odznaczać. Po prostu dodajemy kolejnych detali do naszego pojazdu. Jeżeli to podkreślimy, to będzie bardzo widoczne. Jak mówię, nie za dużo. Trzeba czasem odpuścić, zostawmy to tak, jak powiedzmy jest, bo jak przedobrzymy, może być to gorzej, jak zostawimy, to możemy zawsze w razie czego dodać, więc trzeba znać umiar, bo to też jest dość ważne. Skrzyneczki też niech będzie widoczne, co tam pod spodem było. Zamki wszystkie też były na pewno ruszane cały czas. One też pewnie się wycierały dość szybko. I zawsze zaczynajcie od wszystkich rantów, wszystkich kantów. Nic tak nie kuje w oczy, jak odpryski zrobione gdzieś od czapy na samym środku, gdzie to nie można sobie dopisać historii powstania takich zarysowań. No. Tyle. I osoba oglądająca po prostu będzie się zastanawiać, skąd wymyśliliśmy, że te otarcia mogły tu być. Tak? Zobaczcie, że ja działam tylko i wyłącznie na wszelkich krańcach, rantach pojazdów. Miejsca, gdzie załoga korzystała ze sprzętu. Tak jak mówię, lepiej delikatnie niż za dużo. O, tu mamy te nadpola, błotniki, zwał tak zwał. Nasączę je troszkę wodą, bo tu zrobimy też zarysowania. Są to miejsca najbardziej newralgiczne przy pojazdach, więc na pewno tutaj też ostro był pojazd eksploatowany w takim miejscu. Tutaj możemy się naprawdę pobawić od drapania. Możemy innym pędzelkiem, bardziej tępym, takim ostrym. O! Robimy sobie mocniejsze takie rysy. Jak nie idzie pędzelkiem, to wykałaczka.
Nie musi być ich za dużo. Ważne, żeby były. Tu mamy znaczek, więc warto go też oczyścić. Są, wiecie, znaki rozpoznawcze, jak tam dywizji. Dalej. Nie wiem, czy tam mam brytale, to miały jakieś regimenty, czy nie wiem co. Sorry, trochę mnie głupio, ale kompletnie się nie znam. Jestem od malowania, nie od nasypania czegoś. Ale wtopa. No dobra. Ryczki. One też były obijane na pewno. Masę razy. Więc tutaj zrobimy też fajne obicia. Wszystko, tak jak mówię, po rantach. Trzemy. Oczywiście pamiętajcie też z umiarem, bo możemy to wytrzeć do podkładu. I kamuflaż też można troszkę wyższeć, pamiętajcie, bo fajnie wygląda. Ale wtedy zobaczcie, jakie drobne są te odpryski, jak one fajnie wyglądają. Czy to nie jest piękne? No i jakby jeden kawałek strony mamy robiony. Tą skrzyneczkę zobaczymy. Pamiętacie ją? Kolorek to nie będzie mieć chyba za fajny. Coś tam przemalujemy po prostu i tyle. O, widzicie, właśnie to jest oznaka farby winylowej, tak? Guma. Taka guma. A zrobimy tą skrzyneczkę w takim kolorze, jakim jest pojazd. Ale trochę farby zostawimy, żeby wyglądała, jakby farba zeszła. Też fajny klimat wchodzi. Reszta farby. Bo skrzynka już była bardzo eksploatowana. Załoga tam często zaglądała. Zrobimy ją taką fajną wytartą. Worn effect.
jest też dość bardzo eksploatowane miejsce, bo to są schowki na rzeczy załogi. Tu na pewno też cały czas było to otwierane, zamykane. Pamiętajcie, że też nie musicie się tak bardzo śpieszyć z wycieraniem, bo chipping można aktywować nawet i po dniu. Na spokojnie. No i zobacz, bardzo ładne chipki. Zobaczmy, jak skutery zajdzie. Tutaj będziemy musieli popracować jeszcze raz nad tą siekierką. Bo najwidoczniej lakier odparza ten tusz ink, więc po prostu pomalujemy jeszcze raz to drewienko. Jest to dość mozolne, ale pomyślcie sobie, gdybyśmy mieli to robić pędzelkiem całe. Też by nam trochę zeszło czasu pewnie. Dużo tego efektu też zaniknie po dalszych pracach w weteringu. Pamiętaj. Nic tak pięknie nie schodzi jak właśnie w takich miejscach, takie kanty pojazdu. Schodzi to po prostu idealnie, szybciutko, bez stresu. Dzięki. Czołżek. To jest podpięte. W sumie tak naprawdę to możemy usunąć sobie te maski. Wiesz? Piszemy dalej.
jest bardzo eksploatowane miejsce. O, nawet zrobimy tutaj może kilka takich. To jest odsuwane, więc... najbardziej odsuwane miejsce pewnie cały czas, bo tutaj był ładowniczy. Tu na pewno coś się działo. Bierzemy sobie całą wieżę jeszcze tu na górze. Nie chce mi się wierzyć, że tutaj żaden żołnierz nie wszedł na tą wieżyczkę, żeby sobie tam zajrzeć coś z góry. Bo dość pojazd był wysoki. Albo że tu nie łapał za to miejsce. Chyba ma to sens, prawda? Nie więcej. Spokojnie, delikatnie. Tutaj gdzie nie, gdzie drobne można, tapując, tak? Uderzamy w powierzchnię. I po czasie też zaczną się robić delikatnie gdzieś odpryski. Też nie za dużo. No i ta strona teraz. Tamty. Tak jak z tamtej strony. Miejsca spawu. Tutaj mamy kalki pod spodem. Pamiętajcie. Dobrze odstąpić. Numery jakieś bojowe. Nie. Numer seryjny też pod spodem. Podsłonimy je. No i tutaj mamy kolej. Możemy tak zostawić troszeczkę mniej. Z tamtej strony więcej odsłoniliśmy, żeby też to nie było takie jednakowe na jedno kopyto, więc spokojnie. Że to też było dość dużo powtórkiwane w miejscach, gdzie no załoga brała wszystkie sobie te narzędzia. Tam też było porządnie obite wszystko.
behind your back. Chase a light when the world is dead. Właśnie, że tutaj to jest też takie miejsce, gdzie sporo tych obić było, bo raczej łopata była takim narzędziem, które myślę, że często gęsto było używane. A wiecie, że w ogóle ten pojazd w momencie, kiedy on strzelał, to wymyślili sobie coś takiego, że warto by ten pojazd wjeżdżał na jakieś wzniesienie i był po prostu umiejscowiony jakby przód wyżej, pod kątem, wiecie, pod takim kątem, wyżej, przód. To on strzelał, podobno był wtedy efektywniejszy. No tutaj wiadomo, załoga łaziła po tym, więc tutaj będzie obskubane to do czysta. Pewnie się postaram. Teraz to tylko zwilżam tak sobie tą powierzchnię. Tu będzie dobrze. Pamiętajcie też, róbcie to z uczuciem, bo jak przedobrzycie, to zejdzie do podkładu. Tu są drzwiczki do działu silnikowego, więc myślę, że też było często otwierane. Też wiadomo, pamiętajcie, że robimy model, więc on nie musi być super realistyczny. Musi być ładnie wyglądający, czyli bardziej z takim podejściem troszkę artystycznym. Jeżeli byśmy chcieli iść w realizm, to zbudujmy prawdziwy czołg. Dużo osób o tym zapomina, bo nie można porównywać tego. To nie jest realistyczne, to jest model, to jest kopia. Ale kopia z podejściem artysty, bo tak naprawdę każdy z nas jest artystą, bo robimy coś z niczego, że tak powiem. Coś pięknego, no sztukę, tak? To jest sztuka. Robimy małe dzieło. Nie możemy też myślę, że jak damy bardzo realistyczny kolor, tak jak powinien być, to ten model będzie wyglądać fajnie, bo nie będzie. I've seen.
had these empty thoughts before, but I'm fixed now on the cure. Dokładnie, sztuka jest sztuka. Prawie dla sztuki. O, następny rusek próbuje pokazać swoje porno możliwości. Że tym botom się to nie znudzi. Czytał pan sumę teologiczną? Nie. A co to jest? Ciekawa książka. No po czasu cię nie było. Gdzie ty byłeś, hashtag? Łazisz po jakichś innych streamach, zamiast tu siedzieć. Ej, ty w ogóle robisz modele, czy nie? Modelarz jesteś? Czy że usiadłem, kurczę, do tych modeli jakiś czas temu i kiedyś też robiłem, później miałem ogromną przerwę, długą przerwę. Teraz co? Jakie jest zajęcie twoje? O kurde. No jak kobieta dużo czyta. Książek ma tyle, że też wcale nie mieści. Ja jakby nie modelarstwo, to pewnie bym na crossie skakał. Bardzo lubię motocross i freestyle motocross. Miałem już crossa dwa razy, ale... Jakoś poszło w modele.
A, no właśnie. To ja pierwszy swój motocykl miałem, to... To miałem w sumie, można powiedzieć, że wypadek. Jeździłem trochę na tylnym, przynajmniej uczyłem się. No i przypaliłem w latarnię. Ale miałem crossa, tak? A drugi motocykl, jaki miałem, to miałem już wypadek. Zajechał mi gościu samochodem drogę. No i przeleciałem przez samochód. Ale nie zniechęciło mnie to. Na szczęście nic mi się nie stało, więc może gdyby mi się coś stało, to by mnie to zniechęciło. Ale wyszedłem jakoś cało na szczęście z tego. Ale motocykle, świetna sprawa, bardzo fajnie. A to wszystko dlatego, bo wcześniej skakałem na rowerze też, więc... Więc też jakoś tak wyszło. Adrenalinka musi być. Ale nie mówię nie, bo może kiedyś sobie jeszcze kupię. Fajnie, krosika by mnie. Dobra, myślę, że chyba tyle obić mu starczy. Nie za dużo, nie za mało. Sam raz. I kółeczka na koniec. Zastanawiam się, ciekawe, czy jakby ciepłą wodą by było lepiej? Feel it, baby. Kurde, nagle 7 osób jest? Jak drapałem model, to były 3 osoby, 4. Teraz jest 7, jak drapię. Zwykłe kółka. Ale już jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać, jak to zmontujemy.
No i dobra. Też mamy numerek. Robi się to też. Mamy wszystko podrapane. Następnym etapem na pewno będzie już wąski. Będziemy zakładać wąski za jakiś czas. Będziemy zajmować. Dobra, słuchajcie, a moje oko dzisiaj to by było na tyle. Dzięki, że byliście, dzięki za interakcję, za to, że jesteście, że odzywacie się. Chcę teraz brać. Chciałem zabrać mi model samego tu, pokazywałem innym kolegom, ale to tu nie doszło. No czasem ludzie mają furię, mają... Coś nie po kolei w głowie, to wszystko jest, zależy od tego, jak to wszystko interpretujemy. Jeszcze raz dziękuję, że byliście. Niedługo już kolejny stream, będziemy kończyć ten czołg. Mam nadzieję, że zbyt dużo nie zrobię poza kamerą z tym czołgiem, żebyście sobie zobaczyli dalszą pracę i tyle. Dzięki za wszystkie łapki, dzięki za interakcję. I do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się i cześć.